Nieprzemyślana działalność człowieka doprowadziła w latach 60. XX wieku do ich prawie całkowitego zniknięcia z polskiego nieba. Dzięki staraniom ekspertów powróciły one na budynki naszych miast, korony wysokich drzew i górskie klify. Cześć, dzień dobry, tutaj Andrzej Barć i Ptakofonia, w której dzisiaj będzie o niezwykłych ptakach. Niezwykłych o tyle, że cechują się największym naturalnym zasięgiem występowania na świecie, a także osiągają największą prędkość spośród wszystkich ptaków, bo w pikowaniu ta prędkość może dochodzić nawet do 322 km na godzinę. Mowa oczywiście o sokołach, a dzisiaj szczególnie pochylamy się nad sokołami wędrownymi. Ja wiem, że było o nich mniej więcej, dokładnie tak, 8 listopada, dokładnie, z okazji 11 listopada to była audycja, czyli Dnia Niepodległości. Była wtedy mowa o ptakach drapieżnych, w tym o sokołach, ale dzisiaj jeszcze dokładniej. Dlatego, że w tym roku miała miejsce w Skawinie reintrodukcja tego gatunku, o czym mogliśmy posłuchać na ostatnim zjeździe ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbył się 4 grudnia i dzisiaj właśnie o tym będzie. Natomiast jeszcze chciałem przybliżyć parę faktów, może przypomnieć, jak odróżnić sokoła od orła. Niby podobny ptak, niby także drapieżny, no ale jednak jest tutaj pewna różnica, dlatego że orły, największa długość ciała orła to 1 metr, w przypadku harpii wielkiej, co czyni też największym ptakiem generalnie na świecie. Tu oczywiście można się spierać, czy bierzemy pod uwagę długość ciała, czy rozpiętość skrzydeł, czy masę ciała tego ptaka. Natomiast ta harpia tutaj się wybija. Ona też osiąga rozpiętość skrzydeł mniej więcej 2,5 metra. Natomiast sokoły są generalnie mniejsze. Największy sokół norweski, zwany też białozorem, to 50-65 cm długości ciała i mniej więcej 1,2 metra do 1,6 metra. Rozpiętości skrzydeł. Natomiast co jeszcze rzuca się w oczy przy obserwacjach lecącego orła i sokoła? Orzeł ma prosty układ skrzydeł. Jak wyciąga je, są one proste, są szerokie i zaokrąglone na końcach. Ogon również jest szeroki, natomiast u sokoła ten układ skrzydeł jest sierpowaty. Na co wskazuje nam człon w jego nazwie rodzajowej, falco, czyli po łacinie sierp. Cała rodzina zresztą jest falconidae, więc tu nawiązanie do tego sierpia ewidentne. Te skrzydła są jak sierp, dość cienkie, spiczaste na końcu, ogon również jest spiczasty. No i właśnie sokół w przeciwieństwie do orła macha intensywnie skrzydłami, zawisa w powietrzu, a orzeł ma ten lot. Dużo częściej możemy go zaobserwować, gdy szybuje wysoko w przestworzach. Historia sokołów w Polsce była dramatyczna. Właściwie w połowie XX wieku. Po pierwsze, była to konkurencja dla myśliwych, tak oni przynajmniej uważali. Polował na różnego rodzaju drobną zwierzynę. To było też trofeum piękne, polowano po prostu dla tej sylwetki, żeby mieć to u siebie gdzieś w mieszkaniu i tak dalej. No i niestety pestycydy, szczególnie słynne DDT, które w latach 20. i 30. XX wieku zaczęło być stosowane na świecie, w Polsce troszkę po II wojnie, bezwzględnie niszczyło wszelkie szkodniki, jak twierdzili producenci. Niestety bezwzględnie niszczyło również nasze ptaki drapieżne. Jakoś tak to się działo, że szczególnie właśnie u ptaków drapieżnych te stężenie się szczególnie odkładało. Łatwo się te zanieczyszczenia rozprzestrzeniały i to powodowało u ptaków drapieżnych, w tym u sokołów, upośledzenie rozrodu, niestety. W związku z tym ostatnie sokoły wędrowne wyginęły w Polsce w roku 64, ostatnie lęgowe. Później lęgi nie były widywane, przynajmniej nie było potwierdzonych lęgów, ale w latach 90. zaczęto reintrodukować ten gatunek w naszym kraju, w miastach i naszych lasach. Obecnie mamy w Polsce 20 par, to dzięki właśnie ekspertom głównie ze Stowarzyszenia Sokół, ale również
W roku 2019 również członkowie Małopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zajęli się tym tematem i bardzo dobrze, dlatego że sokoły dalej mają te zagrożenia. No niestety populacja niby jest stabilna, ale no dalej jest niestety kłusownictwo. Kłusownicy rabują gnazda chociażby, znaczy na nie polują. Rozwój turystyki również niestety negatywnie wpływa na te sokoły, które gniazdują w górach chociażby. Na 53. zjeździe ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, jak mówiłem, pan Krzysztof Haja właśnie z MTO opowiadał o tej reintrodukcji sokoła wędrownego na terenie elektrowni Skawina. Pan Krzysztof jest inicjatorem powstania tego miejsca lęgowego i jednym z tych osób, które się właśnie angażowały w to. Ale zanim do tego przejdziemy, posłuchajmy, jaka była historia właśnie tych akcji sokolich w Polsce, no i w naszym regionie Małopolskim. Reintrodukcje w Polsce rozpoczęły się od lat 80. prowadzone przez polskich sokolników. W latach 1990-2009 ptaki były reintrodukowane głównie na terenie północnej Polski i były to ptaki w ekotypie leśnym i ekotypie miejskim przede wszystkim. Nasz teren, który nas najbardziej interesował, to był Kraków plus Pieninny. Dwie reintrodukcje, które prowadził profesor Bączar, reintrodukował 17 ptaków w Pieninach, które rozpoczęły naturalne lęgi na tym terenie. Natomiast w latach 2000-2008 reintrodukcje były przeprowadzone w Krakowie na terenie Wawelu oraz Galerii Krakowskiej. Tam także 17 ptaków zostało reintrodukowanych. Natomiast po pierwszych próbach lęgu ptaki nie kontynuowały zajmowania tego terytorium czy kontynuowania lęgów. Od 2010 do 2021 roku właściwie całość reintrodukcji w Polsce, może poza tegorocznym projektem zamojskim, był organizowany przez Stowarzyszenie Sokół, które w tym czasie reintrodukowało blisko 900 ptaków. No jest to potężna ilość. I właściwie w naszej okolicy tych reintrodukcji praktycznie nie było. W tej chwili Polska i Niemcy są krajami, które odpowiadają za odbudowę tej populacji środkowoeuropejskiej. Przechodzimy do tej akcji reintrodukcji sokoła wędrownego w elektrowni Skawina. Jak właściwie powstała ta inicjatywa? Pan Krzysztof Haja teraz opowie. 5 lipca nastąpiło wsiedlenie ptaków do gniazda skawińskiego. Klatka pozostała zamknięta 10 dni, od 5 do 14 lipca ptaki były w gnieździe zamkniętym, mogły swobodnie poruszać się po wewnętrznej i zewnętrznej stronie gniazda, obserwując okolicę oraz zapamiętując obraz wokół terenu gniazda. Były karmione przez wrzutnię codziennie, widać kolano przygotowane do podawania karmy dla ptaków, tak aby ptaki nie widziały osoby karmiącej i nie miały kontaktu z człowiekiem. Średnia dzienna porcja wynosiła około 5 sztuk kurczaków na jednego sokoła. To jest dość sporo, bo sprawdzając dane w literaturze, no jest to taka dzienna porcja żywieniowa dorosłego samca sokoła wędrownego. I przed południem 14 lipca, tuż po udostępnieniu im pokarmu przez zrzutnię, klatka została podniesiona i był to pierwszy moment bardzo niebezpieczny dla młodych ptaków, w którym taki mogły zacząć opuszczać swoje miejsce gniazdowe. Byliśmy w tym czasie na terenie elektrowni, tak aby zabezpieczyć młode ptaki po kolizji, czy po jakimś niebezpiecznym zdarzeniu, czy zderzeniu się z obiektami w trakcie pierwszych lotów. I te pierwsze loty rzeczywiście były dość karkołomne. Ptaki, mimo że radziły sobie dość dobrze z lotem, to największy problem był z lądowaniem. Ptaki odbijały się od ścian kominów, od balustrad. Wyglądało to czasami bardzo groźnie. Na szczęście ten pierwszy krytyczny dzień odbył się dość spokojnie i nie zanotowaliśmy żadnych jakichś urazów u żadnego z ptaków. Do końca lipca ptaki były karmione bardzo intensywnie. W sierpniu zaczęły się te karmienia coraz rzadsze. Z powodu rzadszych wizyt ptaków w gnieździe, ptaki zjadały teraz średnio 3 kurczaki jednodniowe na jednego sokoła. Od 6 sierpnia niestety straciliśmy w obserwacjach ptaka, który nagle zniknął. Nie znamy jego dalszych losów. Do tej pory nie był obserwowany w gnieździe, nie mamy żadnych
informacji z odczytów tego ptaka. Ptaki dość często w pierwszym etapie pokazywały się na terenie gniazda. Zdarzało się też, że można było zaobserwować gonitwy ptaków za pojedynczym przelatującym w okolicy kominów gołębiem miejskim. Nie kończyły się one atakiem, raczej były to takie początkowe zabawy polegające na przeganianiu gołębi. Po połowie sierpnia ptaki pojawiały się coraz rzadziej. 30 sierpnia zauważyliśmy na podeście pióra gołębia, które mogły świadczyć, że sokół, który jeszcze odwiedzał platformę, rozpoczął skuteczne polowania. To był bardzo fajny sygnał. Ostatni raz zameldował się tam 4 września. 31 sierpnia zakończyliśmy karmienie ptaków. Dodam, że w październiku 2019 roku, gdy to zamontowano specjalnymi profesjonalnymi metodami podest na kominie skawińskim, zameldowały się tam różni inni goście. Na pewno nie sokoły. Odwiedził na przykład komin gołąb miejski, były kawki, był krogulec, nawet dzięcioł zielony się pojawiał. Były także pustułki. W ubiegłym roku również i w tym pustułki nawet wyprowadziły lęk, wszystko dobrze się odbyło. No jednak, by wprowadzić sokoły, trzeba było pustułki przeprosić i zamontowano im specjalne budki lęgowe blisko komina. Nie było problemu, tam przystąpiły do lęgów. Przed wsiedleniem tych sokołów, o których mówił pan Krzysztof, sprowadzono z Warszawy jeszcze, dzięki Stowarzyszeniu Sokół, samicę, która no takie trochę tam problemy w Warszawie wyrządzała. Generalnie ona była po ulicznych przejściach i leczona była w wielu ośrodkach, nieczęsto w ośrodkach w Warszawie, i zderzała się z liniami wysokiego napięcia i dlatego trafiała do tych ośrodków, ale również no, powodowała problemy w gniazdach sokołów warszawskich, więc warszawiankę sprowadzono do Skawiny. No jednak niestety znaleziono ją po kilku dniach pod Brzeskiem i również, jak to miała w zwyczaju, uderzyła w słup wysokiego napięcia i no niestety nie przeżyła tego. Ale na szczęście przynajmniej jeden z sokołów wiadomo, że ciągle żyje, i poznajmy może wędrówkę tego sokoła wędrownego właśnie od mniej więcej połowy lipca do czasów obecnych. Ptak po otwarciu klatki, czyli do końca lipca, właściwie nie opuścił terenu elektrowni. To są sporadyczne wyloty w odległości kilkuset metrów od elektrowni. Do 21 sierpnia ptak praktycznie przelatywał na terenie Skawiny. Raz odwiedził północną część Krakowa oraz południowe czy wschodnie okolice Skawiny. Pokonał w tym trasie 314 km, takie dane z telemetrii posiadamy. W dniu 22 sierpnia ptak opuścił na stałe Skawinę. Zaczął podróż na wschód Polski. Pokonał tego dnia 120 km i po południu około godziny 16 dotarł do Połańca. W ciągu całego sierpnia ptak pokonał trasę 691 km. Na koniec sierpnia ptak nadal przebywał w Połańcu. Ptak właściwie tutaj spędził największą ilość czasu w pierwszym okresie. I teraz jakby dlaczego? Ano dlatego, że Połaniec jest właściwie bliźniaczym obiektem do Skawiny. Ma bardzo podobny komin, bardzo podobną infrastrukturę, to jest elektrownia w Połańcu. Podpowiedział nam trochę też to miejsce, dlatego skontaktowaliśmy się już z elektrownią Połaniec i jesteśmy umówieni na spotkania organizacyjne. Bardzo możliwe, że uda się nam podobny projekt jak w Skawinie przeprowadzić również tutaj w Połańcu. We wrześniu ptak naprawdę sporo popracował skrzydłami i pokonał łącznie 2118 km. 1-2 września przebywał jeszcze w Połańcu, skąd przeleciał na teren Ukrainy. Było to 246 km. Nigdy wcześniej ani później ptak takiej odległości w ciągu jednego dnia nie zanotował. Od 2 do 6 września przebywał w okolicy miasta Kałuż, to jest na północy od Karpat Ukraińskich. 6 września postanowił wrócić do Polski i w ciągu 2 czy 3 dni, pokonując trasę we wschodniej części Polski, przeleciał w okolice Zamościa. I ten Zamość dla naszego sokoła był
takim miejscem bardzo, bardzo znaczącym. Tutaj właściwie do końca września praktycznie przebywał. 27 września postanowił zrobić taki trzydniowy oblot przez Włoszczową, okolice Częstochowy, Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, zatoczył koło i wrócił ponownie 30 września do Zamościa. Od 1 do 24 października nadal przebywał w Zamościu. Widać było, że czuje się tu bardzo dobrze. Polował na terenie okolic Zamościa, natomiast bardzo często nocował już w samym centrum miasta. 24 października ptak nieoczekiwanie ruszył na zachód i w okolicach Biłgoraja, Stalowej Woli, okolice Sandomierza i wylądował w Połańcu ponownie. Trafił tam na dwa dni i 28 października przeleciał do Skawiny, gdzie został 29 po raz pierwszy zanotowany w obrazie kamery. 1350 km w tym okresie. I właściwie z naszej wiedzy, którą posiadamy, cały listopad przebywał na terenie Skawiny, poza dwudniowym wylotem w okolice Ostrawy i Żor. Tutaj akurat ze względu na problemy z baterią ta część trasy nie została zanotowana. Pełna trasa ptaka z logowaniami od momentu wylotu ze Skawiny do właściwie na 30 listopada. Tak na tą chwilę przebywa nadal w okolicach Skawiny. Jest to 4986 km zanotowane, natomiast ze względu na brak odczytów listopadowych wiemy, że tych kilometrów jest więcej, więc ptak przekroczył już na pewno 5000 km przelotów w badanym okresie. Dla mnie fascynujące jest to, jak nie znając drogi, naprawdę i nie wiedząc dokąd, ja wiem, że miał loger GPS i GSM, no ale nie korzystał z niego. To było w celach badań wykorzystywane. No, poleciał sam na wschód, do Połańca, potem przez Ukrainę do Zamościa. Tak swoją drogą to niech on uważa na tej Ukrainie, bo tam już śpiewano, że nie życzył sobie sokołów na naszych polach, górach, dołach. I że potem był w stanie zrobić to koło przez teren Polski, wrócić do Zamościa, potem do Skawiny. Nikt go tego nie uczył. Tak samo nikt go nie uczył, jak polować w tej Skawinie. A mimo wszystko no, przeżył, żyje. Ja tak mówiłem o tej śmiertelności sokołów, tutaj nie przeżył, tu nie przeżył, że do tej pory widywanych sokołów z tej czwórki, która była wsiedlona w Skawinie i jeden jest znany właśnie ten z logerem. Pozostała trójka no nie jest widywana. Jeden wiadomo, że nie przeżył, ale śmiertelność młodych sokołów wędrownych jest dość wysoka. No, średnio 60% młodych ginie, więc no tak to wygląda. Ale ostatnio na stawach w Spietkowicach chociażby, niedaleko Krakowa, był widziany młody sokół. Być może jest to któryś jeszcze jeden z tej czwórki. Tak jak mówię, obecnie wiadomo, że żyje ten z logerem. Można go również obserwować, podglądać w gnieździe poprzez transmisję z kamer. I o tym teraz posłuchajmy. Kamery w gnieździe działały od października 2019, czyli od momentu uruchomienia całej konstrukcji. Są to kamery umieszczone do wewnątrz komory gniazda i na zewnątrz, transmitujące obraz 24 godziny na dobę online. Można to oglądać z poziomu strony naszej MTO oraz Stowarzyszenia Sokół, które jest stale partnerem naszego projektu. MTO, czyli Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Tam można wejść, tam można oglądać. Link jest również na Facebooku Ptakofonii w dzisiejszym poście promującym. Zachęcam do subskrypcji w profilu facebookowego Ptakofonii, jak i właśnie Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i do wchodzenia też na kanał YouTube.